z tej strony Namician i witam Was dzisiaj w moim łóżeczku na Q&A, który jak widzicie już po tytule będzie dość dosadny i kontrowersyjny, ponieważ poruszymy sobie kilka obecnych kwestii, a dodatkowo zrobimy update rzeczy, które Was o mnie interesują. Nie wiem jak u Was, ale u mnie cały czas jest zimno, pada deszcz, więc też tutaj puściłam deszczyk, zrobiłam lampeczki, żeby stworzył się taki fajny klimacik, więc weźcie herbatkę, coś ciepłego do picia, coś słodkiego i pysznego, no i żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Czy kiedykolwiek twój fan podszedł pod twój dom i chciał zdjęcie? Pozdrawiam, również pozdrawiam. Jeszcze do niedawna tak naprawdę pod mój dom odbywały się wycieczki fakultatywne, ponieważ mnóstwo grupek wbijało codziennie do mnie. Tak naprawdę potrafiłam mieć po 4-6 grupek, 3-5-6 osobowych, które wbijały tylko i wyłącznie po zdjęcie i po autograf. Tak jak wydaje się to być miłe, no bo jest, bo widzisz, że jesteś doceniony i tak dalej. Tak powiem wam, że no niestety czasami bywają takie sytuacje, że ja nie chcę wychodzić z domu, powiedzmy mam tłuste włosy, jestem w podartych dresach albo mam doła i jestem oryczana. Że tak powiem, nie zawsze jestem w stanie dyspozycyjnym, że dobrze wyglądałabym na zdjęciu. No i chyba sami zdajecie sobie sprawę, że niekoniecznie chciałabym robić fotę, kiedy wyglądam niekorzystnie. Z tego względu, że zaraz pójdzie ona w internet i stanie się drama, Boże, co ci się stało. A tak naprawdę youtuber to jest też człowiek, też ma różne problemy i chociaż wydaje się to być miłe, to powiem szczerze, że tak jak uwielbiam, jak ludzie do mnie podbiegają na ulicy, super, ja zawsze się przytulę, pogadam chwilę, ale nie przepadam za tym, jak ludzie wbijają mi pod dom, ponieważ jest to takie miejsce prywatne, taka ostoja, gdzie możesz zdjąć wszystkie maski i niekoniecznie chcesz pokazywać się światu prywatnie. Lubisz Pablo? Jak dobrze wiecie, kilka dni temu Pablo odszedł z Indigo i pojawiło się mnóstwo kontrowersji na temat tego, czy my się jeszcze przyjaźnimy, czy będziemy działać, czy będziemy robić paznokcie, czy to już jest ewidentny koniec. Tym bardziej, że ja nadal działam i będę działać z Indigo, na przykład w tą sobotę widzimy się na evencie Dobre Mani w Łodzi o godzinie 16:00 i jeżeli jesteście z Łodzi albo okolic, to serdecznie Was zapraszam. Link macie w opisie do biletów. A cały dochód z biletu idzie na schronisko w Łodzi dla zwierząt. Więc rozwijając wszystkie wątpliwości, ja z Pablo nadal się przyjaźnię. To, że działamy teraz w dwóch różnych firmach, tak naprawdę nic nie zmienia prywatnie. Nadal będziemy robić paznokcie, nadal będziemy się spotykać, nadal będziemy dla Was nagrywać i opowiadać o przypałach, które będziemy przeżywać także w tym roku. Wygalałaś sobie włosy? Dlaczego sobie je wygoliłaś? Ja mam wygolone oba boki, co często zmyla ludzi, którzy pierwszy raz mnie widzą, czy ja na pewno mam swoje włosy czy perukę. Na początku wygoliłam sobie tylko lewy bok, ponieważ chciałam sobie zrobić industriala, żeby to fajnie wyglądało, żeby ładnie się podkreślał, że on tam jest. Ale kolczyk, który tak pięknie wygląda, goi się do 7 miesięcy, a ja z doświadczenia wiem, że wszystkie moje kolczyki, nawet te najbardziej podstawowe, goiły się maksymalnie długo, jak tylko mogą. A ja, że prowadzę dość intensywny tryb życia, to nie do końca byłam zadowolona z takiego rozwiązania, więc stwierdziłam, że żeby było ładnie i równo, wygoliłam sobie także drugi bok po około roku. No i teraz nie mam dwóch boków, ale powiem wam, że bardzo mi się to podoba, bo jak noszę sobie koczka i tak dalej, to wygląda to naprawdę fajnie po prostu i widać mi wszystkie kolczyki, ale nie da się ukryć, że włosy to nie peruka, zawsze mogą odrosnąć, zawsze można je zapuścić, trzeba tylko przejść przez wkurzający moment, kiedy są już dotąd i wyglądają jak wykruszone. Na takim etapie byłam i stwierdziłam, o Boże, nie, i znowu je wygoliłam, a tak naprawdę jestem przyzwyczajona do tej fryzury i jest mi z nią wygodnie. W którym domu Harry'ego Pottera jesteś? Only Gryffindor, od zawsze na zawsze, forever. Czemu masz takie nastawienie do kobiet, które urodziły dzieci w wieku 19 lat? Po moim Instastory ostatnio bardzo widać, że strasznie sceptycznie podchodzę do młodych dziewczyn w ciąży. Bo nie wiem, czy zwróciliście też na to uwagę, ale ciąże ostatnio są po prostu moim zdaniem modne. Wszedł trend na bycie w ciąży. Ja nie mam negatywnego podejścia do młodych matek, tylko mam negatywne podejście do tego, że ciąża stała się po prostu trendem i sposobem na wybicie się. Tak naprawdę w głównej mierze mi chodzi o nastawienie i pokazywanie tego, co się z tobą dzieje. Okej, pochwal się, że jesteś w ciąży, fajnie, super, gratulacje, chociaż nie jest to nic trudnego, nie wziąć tabletki antykoncepcyjnej albo nie założyć prezerwatywy. Ale okej, gratulacje. Ale kiedy ta ciąża dochodzi do takiej paranoi, że zaczynamy nią żyć codziennie, publicznie, to naprawdę mam tego dosyć. Bo kiedy ktoś pokazuje codziennie, ile wyżygał, ile zjadł, ile spał i o jaką jedną tysięczną milimetra poszerzył się jego brzuszek od wczoraj, to po prostu, sorry, ale to jest nudne. Moim zdaniem w pewnym momencie to staje się wycięciem osoby na 9 miesięcy z życia. Bo kiedy przestajesz się normalnie zachowywać, normalnie funkcjonować, gadać o tym, co zawsze, tylko przeżywasz codziennie ciążę, to jest po prostu już takie, kurde,
ale sorry, ale no nie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tym sposobem nabiera się dość dużej liczby followersów, ponieważ kiedy pierwszy raz pokazujesz komuś, że jesteś w ciąży, trafia ktoś do ciebie nowy, stwierdza, o Boże, pewnie ciekawe, no i tak się nabija, naprawdę, ale to się staje powoli już nie takie zdrowe, tylko to się staje sposobem na fame. Jeżeli chodzi o fame ciążowy na tle Polski, to najfajniej do tematu podeszła Paulina Soboń. Naprawdę super. Ona nie przeżywała każdego dnia swojej ciąży publicznie, normalnie działała. Ale jak widzę teksty typowych matek: jestem w ciąży, możecie mi pozazdrościć. Jestem szczęśliwą mamusią i za 7 miesięcy zobaczę moje bobo. Musicie się ze mną cieszyć! To przestaje być fajne. Nie znalazłam żadnej polskiej youtuberki oprócz Pauliny, która zaciekawiłaby mnie tematem ciążowym. Jeszcze raz podkreślę, tutaj nie chodzi o wiek, tylko o nastawienie, bo tak naprawdę tydzień temu, dosłownie tydzień temu, poznałam na YouTubie Maddie Lambert. Ona zeszła w ciąży w wieku 14 lat, ale to jak ona o tym opowiada, to jest po prostu sztos. Ona potrafi tym zaciekawić i ona nie przeżywała każdego dnia, tylko opowiadała to szczerze, a nie traktowała ciąży jako usprawiedliwienie do wielu rzeczy, bo też zauważyłam, że w Polsce jest taka tendencja, że ona tak się zachowuje, ponieważ ona jest w ciąży, że ona ma prawo tu usiąść, bo ona jest w ciąży. Nie, to tak nie działa. Bądź sobie nastoletnią matką, bądź sobie dorosłą matką, bądź matką w jakimkolwiek wieku, ale nie rób z tego choroby i sposobu na atencję, bo to już po prostu zaczyna być tak przereklamowane i do wyżygania, że jest mi po prostu przykro. Masz prawo jazdy, a może planujesz je mieć? Powiem wam, że właśnie jutro idę się zapisać na badania na kierowcę i zapisuję się na prawo jazdy. Tak naprawdę odkładałam ten temat bardzo, bardzo długo, bo pierwotnie chciałam. Zachęcano mnie, żebym zrobiła prawo jazdy w 18 lat, chcieli mnie zasponsorować na 18, ale ja nie chciałam. Potem w wieku 19 lat chciałam zrobić, w wieku 20, no nie. I teraz będę miała 21 i wezmę się za to prawo jazdy. Tylko i wyłącznie dlatego, że przeżyłam już tyle rakowych historii z PKP, że stwierdziłam, mam tego dość. Mam dość ludzi, którzy tam pracują i robią ze mnie kretynkę. No dobra, tak naprawdę sama się nastawiam na to, że robię z siebie tą kretynkę, ale to nie zmienia faktu, że ludzie mnie tam irytują. I wcześniej też nie czułam jako taką potrzeby, bo wszyscy mnie włosili wszędzie na moje życzenie i teraz zauważyłam, że zaczęli mi kazać zamawiać taksówki, więc stwierdziłam, że wygodniej będzie, jak już sobie zrobię to prawo jazdy i będę niezależna drogowo i będę mogła pojechać gdzie chcę i kiedy chcę. Chodzisz jeszcze do psychologa. Moją ostatnią terapię zakończyłam w drugiej klasie liceum i od tego momentu nie byłam u żadnego specjalisty z wyjątkiem mojego psychiatry. Miałam 8-9 różnych specjalistów, którzy ze mną pracowali. Oczywiście w różnych odstępach czasu ja ich po prostu zmieniałam, bo coś mi nie pasowało. Dochodziłam do pewnego etapu terapii i stwierdziłam, no dalej nie umiem się odblokować, musimy coś zmienić. Na chwilę obecną wydaje mi się po prostu, że mam przerobione wszystko, co mnie otacza i jakby nie potrzebuję kolejnej terapii, pomimo tego, że miewam załamki. Bo zdaję sobie sprawę, że te załamki są na takim samym tle emocjonalnym, jaki już po prostu przerobiłam. I po prostu muszę się trzymać tej swojej pamięci z terapii, co powinnam robić, kiedy wpadam w taki, a nie inny amok emocjonalny. Czy miałaś depresję? Jak tak, to jak sobie z nią poradziłaś? Na moim kanale jest Tabu Breakers, gdzie bardzo mocno i obszernie rozpowiadam się na temat tego, co tak naprawdę mi jest, ale chciałam wam powiedzieć tutaj, że ja od pierwszej liceum, czyli od od 5 lat jestem na lekach antydepresyjnych i antylękowych i one się zmieniały, zmieniały się dawki, zmieniały się leki. Raz musiałam brać więcej, raz musiałam brać mniej. Ale nie będę ukrywać tego, że jeżeli ja tabletek nie wezmę przez 3 dni, to ze mną jest po prostu tragedia. Mnie leki trzymają po prostu w normalnym stanie psychicznym, mi leki pozwalają normalnie funkcjonować. Chciałam wam powiedzieć, że absolutnie nie są to leki uzależniające, mój organizm może bez nich funkcjonować, można je odstawić powoli małymi kryczkami, ale ja po prostu widzę po sobie, że nie jestem na to gotowa i nie wiem, czy kiedykolwiek będę na to gotowa, możliwe, że będę musiała brać te leki do końca życia. Od czasu do czasu, co prawda już bardzo rzadko w porównaniu do tego, co było kiedyś, naprawdę bardzo, bardzo rzadko, mam dodatkowe leki, które pozwalają mi się ogarnąć, ale mam świetnego psychiatra, któremu zawsze mogę powiedzieć o wszystkim i bardzo sobie to cenię. Pamiętajcie, że depresja nie jest powodem do wstydu, to jest coś, co po prostu w was siedzi i to nie jest coś, co wyleczycie miłymi spotkaniami, jedzeniem czy czymkolwiek, bo tak naprawdę czasami trzeba sobie pomóc lekami i to tak działa, no
Koniec, kropka. Gdybyś miała drugi raz wybierać, poszłabyś na te same studia? Szczerze, to czuję, że gdybym miała drugi raz wybierać, to nie wybrałabym nic, bo już z doświadczenia wiem, że nieważne, czy to podstawówka, gimnazjum, liceum, czy teraz studia, to zawsze jest szkoła, to zawsze jest ta sama mentalność. Nie cierpię tego miejsca. W dużej mierze to ono spowodowało, że ja jestem na tych lekach. I chociaż myślałam, że idąc na studia coś się zmieni, tak naprawdę to wszystko działa tym samym mechanizmem. Ale z drugiej strony się cieszę, że wybrałam takie, a nie inne studia, bo naprawdę nie mam zbyt dużo do roboty. No i przede wszystkim kończąc, ja będę miała papierek, który może akurat mi się w czymś tam przyda, chociaż widzę, że coraz bardziej zmieniają się czasy i zmienia się podejście do tego, ale zawsze na pewno będę miała satysfakcję z tego, że udało mi się to skończyć pomimo ryku, kwiku i deprechy. Czy czasami tracisz wiarę w siebie i chcesz rzucić kanał? Pewnie zauważyliście, że w zeszłym tygodniu nie wrzuciłam filmików w piątek i możliwe, że też zauważyliście, że od 2 miesięcy jest jakiś dziwaczny spadek zasięgów. W przeciągu tych 2 miesięcy był taki tydzień, kiedy ja stwierdziłam, to chyba już koniec, mój czas minął, znudziłam się ludzi. Aż okazało się, że mój kanał znowu został potrącony przez algorytm. Zdarzyło mi się to raz, kiedy miałam mniej subskrypcji, około 200, że mój kanał został jakby ukryty przez algorytm i uznany za niebezpieczny. I okazało się, że to samo niestety stało się też obecnie. W tym tygodniu będę miała robioną przez sieć partnerską optymalizację kanału i zasięgi powoli powinny zacząć wracać, bo to nie jest na zasadzie tego, że ludziom nie chce się oglądać moich filmów, tylko ludzie niestety nie widzą w ogóle moich filmów, ponieważ tak zostałam poszkodowana przez YouTube. Ludzie nie wyświetlają się, że są nowe treści, wchodząc na mój kanał na główną, czasami w ogóle nie widzą filmu, muszą specjalnie wejść w filmy, żeby zobaczyć, że jest nowy film. Praktycznie wszystkie moje miniaturki od 2 miesięcy uznawane są za wulgarne, niebezpieczne dla dorosłych i nie ukrywam, że jest to bardzo demotywujące, ponieważ moim celem jest trafianie do jak największej puli ludzi. Ja uwielbiam z wami rozmawiać, ja uwielbiam z wami spędzać czas. Więc kiedy zdaję sobie sprawę, że taki algorytm stwierdził sobie, sorry bitches, jesteś niebezpieczna, nie możemy do ciebie dopuszczać ludzi, no to no jak się nie irytować? Także nie martw się, nigdy się nie wybieram, zostaję, tylko czekam, aż zostanie zrobiona optymalizacja mojego kanału i zostanie wykryty błąd, który niestety jest niezależny ode mnie. Jaki masz rozmiar buta? 37 1/3 albo 38? Co sądzisz o piosence Przejmujemy YouTube? Ja po prostu osobiście jestem dumna z ekipy, ponieważ zrobili tak mega robotę w 24 godziny, że to jest po prostu szok. Ta piosenka jest lepsza od wielu piosenek wypuszczanych przez youtuberów, którzy pracują nad nimi tygodniami. Nabiła już 17 milionów wyświetleń i po prostu jest przekozacką robotą, także ekipo, dos. Kiedy miałaś pierwszy okres? Mój pierwszy okres to był jakiś totalny żart. Miałam wtedy 13 lat, był to 13 w piątek. Uczyłam się robić salta, tak żeby stanąć na nogi. I się jakoś tak wybiłam, że wypadłam z trampoliny, zarżnęłam głową o ziemię, najadłam się tej ziemi i pojechałam do szpitala na badanie mózgu EEG. Ale nie w związku z tym, ja po prostu potrzebowałam badań EEG, czyli badań głowy, na badania sportowe, do zawodu w karate. Ale nie ukrywam, że bałam się, że wyjdzie coś nie okej, bo tak mi się kręciło w głowie, że to była jakaś masakra. I zaczął mnie boleć brzuch, i zaczęła mnie boleć głowa, i stwierdziłam, o kurde, ja się chyba zepsułam. No i poszłam w tym szpitalu do łazienki i patrzę, krew. O Boże, co tu się odranie, Pawla? Nie wiem czemu stwierdziłam, że nie powiem o tym mamie i będę chodzić tak sobie, o. Dopiero jak wróciliśmy do domu, to powiedziałam, mamo, mam okres. I to była jedna z najbardziej żenujących chwil w moim życiu, ponieważ moja mama zaczęła mi gratulować i to jest rzecz, której chyba najbardziej w życiu nigdy nie zrozumiem. Jak można gratulować komuś, że dostał okres? Co sądzisz o dramie Psycho Couple? Zacznę od tego, że ja będę bezstronna, ale przedstawię, jak to wygląda z mojej perspektywy. Narcyz zrobił mnóstwo dissów. Diss na walentynki, diss na szkołę, diss na TVN, diss na Psycho Couple, diss na mnóstwo rzeczy. No nawet na swoją siostrę. I to nam bardzo podbija temat, że nie możemy brać tego na poważnie, na serio, ponieważ jest to bardzo przerysowana ironia, którą należy odebrać właśnie jako przerysowaną ironię. Ale z własnego doświadczenia zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi nie odbiera tego jako ironię, tylko typowo jako atak. Bo gdy w zeszłym roku wracaliśmy z moich urodzin z klubu i śpiewaliśmy sobie diss na Narcyza zrobione przez jego siostrę, no to jakiś gościu stwierdził, że go obrażamy i wynikła z tego bójka. O tym też jest odcinek. Z drugiej jednak strony diss na Psycho Couple był dość obraźliwy i było kilka tekstów, no których mogło nie być. Ale jak zwykle był chwytliwy i uderzał
w ludzi, którzy obecnie są na topie i nie do końca mają, powiedzmy, czystą kartkę, więc tych wyświetleń nabił mnóstwo. Także rozumiem, że oboje mogli się przejąć, tym bardziej, że teraz mają taką, a nie inną sytuację życiową. Moim zdaniem niestety jednak pogorszyli swoją sytuację, ponieważ dali bardzo, bardzo nierealny pozew. 100 tysięcy złotych kary i do tego zakaz dożywotniego udzielania się w internecie jest niestety abstrakcyjny. Bo po pierwsze, logicznie zastanawiając się, skąd dziecko, nastolatek ma wziąć tyle pieniędzy. A po drugie, zakaz dożywotniego udzielania się w internecie na wszystkich mediach społecznościowych jest jeszcze bardziej jakby nierealny, ponieważ osądzają go właściwie o jeden film. I okej, był on obraźliwy, został usunięty. I jak najbardziej można domagać się przeprosin za to publicznie, ale znacznie lepiej byłoby to odebrane przez społeczeństwo, gdyby, nie wiem, odpowiedzieli jakoś bekowo, tak jak teraz wrzucili na przykład filmik przejmujemy TikToka. Jakby właśnie odpowiedzieli jakimś takim bekowym tekstem, właśnie, nie wiem, nawet ułożonym do tego, tylko no narcyza, to zostałoby to jakby lepiej odebrane, bo teraz jakby wszyscy się nakręcili na tą dramę i wszyscy zaczęli żyć tą dramą i tak naprawdę nikomu ona nie wyszła na dobre. Z drugiej strony na każdego z nas, na każdego twórcę znajdzie się coś w internecie. Na Psycho Couple też znajdzie się coś w internecie. I tak więc już tak przynajmniej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze na początku. I oczywiście w międzyczasie zapraszam na wszystkie social media, a jeżeli macie więcej pytań do mnie, to koniecznie zostawajcie je w komentarzach, bo chętnie poodpowiadam. A jeśli już z wami żegnam i... Elo, kocham wyskórzniki, na moim sklepie są czapeczki i wróciły także bluzy z napisem Nanami-chan. Elo, wina.